Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się oczywiście Czechu i witam Was prawdopodobnie w ostatnim odcinku z tego całego wątku kosmitów. Ja nie będę przedłużać, tylko zostawcie łapkę w górę i komentarz, i subskrypcję, i wpadnijcie w opisie linki. Pamiętajcie, skumałem, o co tu chodzi mniej więcej. Tu ustawiamy moc bariery i moc pierdolnięcia. Z jaką siłą uderzymy w chłopa? No, na razie jest kurde remis. I patrzcie, i teraz powinienem to, jak strzelam, to daję to, i później dorobię tak. No i tak powinno to chyba działać, patrzcie. On mi się wydaje. Pyk! Chłop powinien być już gościu trupem. O kurwa, zaraz my będziemy trupem. Tak dalej pójdzie. Co się stało? Ty! Ziemia dla ziemian! Wykonano zadanie. Co ty gadasz? I co teraz? Wybuchli. No nie, to umarł, nie żyje. No to ja bym. Co teraz robimy, panowie? Jakieś pomysły? Rada? W sensie. No widzę, że zadanie wykonane, to ale to. W sensie, że co? Zostaje w kosmosie? Bo nie rozumiem. Elliot. No zosta. To prawda. Kosmici rozjebani w pół tego. You're the best, the absolute best. I'd be dead without Wiadomo. you or worse. Thank you so much. Nie jest problem. Dzięki za pomoc, twoja pomoc nigdy by... Bez twojej pomocy nigdy by Oh, mi się come nie on. udało. We both know you could have. Co teraz zamierzasz? I don't know. I don't really have a place down there anymore, do I? Doesn't sound like it'd suit me very well. Think I'll stick around here for a while. See if I can't figure out some of this technology. O, wow, ambitnie. Myślisz, że jeszcze tu wrócą? Boy, I sure hope not. But at least we know what to do with them, right? Muszę żyć. Dobra, ja bym się wybrał na ziemię. Nie będę ukrywać. Ja bym tam. Znaczy, szczerze mówiąc, na miejscu naszego bohatera. No wiecie, mam iść na ziemię, na której jest. Ziemia jest rozdupsona w trzy dupy, jest tam bomby atomowe i znajdujesz się na statku kosmitem. No nie zostajesz tu? Możesz lecieć wszędzie, ku przygodzie. A to co to? Widzicie? No jakiś chyba błąd tekstury. Więc ja na miejscu naszego bohatera, no jednak bym tutaj został. Dzięki za pomoc, bo nigdy by się nie udało. Co teraz zamierzasz? And there's still a bunch of the ship I haven't seen. No ta tu nie I'll jest tell you what, niebezpiecznie? if I find anything really neat, I'll bring it to you. Okay? Dobra. Popilnujesz statku, no dobra. A to co to? Ciężko mi powiedzieć. Kulka, piłka. Panie cowboy. So, it's done. Proste. I'm not much for talking. So I'll get to it. I owe you. Without you, I'd be dead. No ale masz dziwną Worse. brodę. Now, if you'll excuse me, I'm gonna see if I can find a way off this thing. No właśnie, kurde, nie wiem co ja bym nie uciekał. Pokazać? Znaczy, no może bym się, w sumie jak co i by było tylko Hey, I thought you should know. Someone must have hit a button during the fight just now. If I understood the display correctly, I think we sort of launched a homing beacon of some kind down to the surface. Landed just outside DC. I wouldn't mention it, except that I think, like I said, I'm not sure. I think it's a way to get back to Earth. Seems like there's a teleporter in the captain's quarters. I mean, I guess they're your quarters now. So I guess you can go home if you want. Oh, don't worry, I'll stick around up here and keep an eye on things. No nie słuchałem niestety, bo coś tu. Tak, ja A coś muszę zrobić, jakieś. Jeszcze raz mi powiedz kwestię. No, jakbym tego. Kwestię, że klikłeś coś, wylądowało, że mogę z kajuty. No nie mów mi, że teraz nie słuchałem i będę się kręcił w kółko.
Bo ja bardzo bym chciał na ziemię, w sensie, że nie chciałbym ogólnie, ale... A co jak teraz pierdolę z tym? Mam wrażenie, że bardziej siebie rozsadzam, niż kurde tak. Ty, no mam wrażenie, że tu jest ciągle wybuch taki, a jednak to nie jest słońce. Jednak coś mam wrażenie, że tutaj wybuchła atomówka, albo kilka naraz nawet. Dobra, czyli musimy się udać na ziemię. A żeby to zrobić, muszę posłuchać jeszcze raz, co ten chłop powiedział, bo nie słuchałem zupełnie. O! Matryca do rdzenia maszyna, to nie wiem, czy tu. A tu? O! Matryca teleportacyjna do słonecznych pustkowi. Widzowie? Ale jajca. Warsztat! Co ty pierdolisz, ten obiekt trochę. Pakiet... Normalnie mogę w warsztacie tutaj tym zrobić, shish kebaba. Dobra, wracamy na stare słoneczne pustkowie. Życie na tym odludziu nigdy już nie będzie takie same. Płatny zabójca poza uszy zabitych postaci. A tu już ma. Dla najemników... A właśnie, te zapisy mogą być długie, wiesz? Dzisiaj. Znaczy ładowanie może być długie dzisiaj. Słoneczne pustkowia. Stare, dobre, słoneczne... O. A ciebie nic nie dziwi? O, dobra. O, czy ja... O, poczekaj. Czyli ja mogę się... O, czyli mogę z powrotem wejść do nich, tak? Lokalizacja teleportacyjna obcych. No i super. No i jest miodzio. To chyba, to właśnie chyba tego, nie? O to mu chodziło, temu chłopowi, co mówił. Coś tam mówił. Tylko go nie słuchałem, bo coś zapierdoliło gonga. Co ty strzelasz już? Wow. Nie wiem, czy ta broń, którą mam, jest dobra. W sensie, no jest to broń obcych, więc pewnie jest koksem. Ale chodzi mi o to, czy damage'owo nie ma czegoś lepszego? Gdzie ty strzelasz? A. Ja się nie zdążę zorientować, a Haron już skasował. Dobra. No to mamy jedną z fajniejszych misji, które słyszałem. Ja bym sobie włączył... Poczekaj, a czemu ja nie mam w radio tego? A to Galaxius, no. No i teraz słuchajcie, mamy... Zbadaj stację i zlikwiduj źródło ogromnych mrówek. Poznaj członków plemienia w katedrze. Spotkaj się z paladynem wrogiem w tunelu. Ja bym włączył zbadaj sygnał radiowy wygnańców. O kurwa, ale tam potworów jest. Dobra, no właśnie ten sygnał byśmy zbadali. Zobaczmy, gdzie ten sygnał się znajduje. Pewnie na drugim końcu mapy. No, dokładnie tak. W posterunku wygnańców, proszę bardzo. Najbliżej będzie prawdopodobnie z Cytadeli, a nie, chyba z Graybridge będzie prosta droga. Więc tam się udamy. Na słonecznych pustkowiach nie ma instytucji egzekującej prawo. Pokczamp. No moda, no bana. Proste. Dobra, musimy iść tu? No, tu gdzieś. A ja miałem jeszcze taką fajną misję. Bo jak robiliśmy to główne zakończenie z tym... że nie wiem, czy to jest główne zakończenie. Nie wiem, czy ta gra ma jakieś główne zakończenie. Chyba nie ma. Ale jak robiliśmy zakończenie z... słuchajcie... oczyszczeniem wody, to tam pojawiła się na chwilę taka jedna postać. I słuchajcie, tą postać jeszcze... A tu mam te ogniste mrówki w ogóle tego zrobić? Tego, czy nie? Tutaj pewnie... Te wszystkie misje będą robione. A tak pomyślałem, że przy okazji bym zrobił. Ale pewnie nie tutaj. Pewnie nie, tylko w jednym miejscu występują te ogniste mrówki. Tam była, znaczy ja nie wiem, czy to było na zakończeniu, natomiast na zakończeniach, które na pewno widziałem, nie wiem, czy to było na tym moim, ale pojawiała się taka postać takiego
Wyglądał jak taki rosyjski mafioza w dresie. Może wiecie, o co chodzi. I to, ja tą postać, słuchajcie, spotkałem. Zdarzyło mi się tą postać spotkać. Ale mu nic nie robię, ty. Ale że damage zero? I wiem, gdzie ona się znajduje. Mam to odblokowane na mapie gdzieś. Tylko bym musiał poszukać, to na pewno też zrobimy. Ja tam wchodzę, słuchajcie, przypadkiem. Zupełnie zwiedzałem sobie mapę, słuchajcie, wchodzę. Ja patrzę. A tam chłop. Chłop normalnie burdel prowadzi. Tak było, widzowie, nie zmyślam. Ja mówię, co jest? I miałem za zrobę karata w kanałach. A to nie wiem, czy chcemy się tam udać. Chcemy? Byliśmy tu? I słuchajcie, i mówię, że kurde. No, zostawię na odcinek. Sprawdzimy na odcinku. No i nie sprawdziłem na tym odcinku. Ale mam nadzieję, że sprawdzimy. Później. To był taki jakiś, wyglądał jak rosyjski mafioza w dresie, mówię wam. Żadna z broni już nigdy nie jest taka sama. Kiedy dysponujesz bronią obcych, chociaż spodziewałbym się, że ta broń obcych będzie zadawać chyba większy damage. W sensie wydaje mi się, że piła, motopiła jest również pokaźna co ta broń, a nawet i pokaźniejsza. O dziwo. O. Z nożem Haron na bandytę. O. One shot? Kapsel. Kapsel, naboje. No i dalej to właściwie już nic nie biorę. Nie ma co. I 32 FPS-y mam. Sorry, widzowie, ja to na chwilę tylko. 81 już. Co to jest? To bandyci, no nie chcemy. Chcemy iść do wygnańców. A nie, to nie bandyci. Może to... Dobra, idziemy tam sprawdzić, co tu się dzieje. Witam. Witam, witam. Jak zdrowie, jak zdrowie. Super. Dobra, dwa steampaki za freeko. Bierzemy szybkowar? Nówka, stółka, szybkowar? Piwo. Nie, jest tu coś ciekawego. Nie ma. Ty, ja właściwie... A nie, no możemy wypić sumę faktycznie. Wódeczkę, ale to za dużo nie da. W sensie jakiegoś efektu fajnego. Najebania. W ogóle tak jak ostatnio się zastanawiałem nad cyberpunkiem. Bo z cyberpunka mówiło się mega dużo rzeczy, że będzie najlepsza gra na świecie. Na... No wyszła fajna, ale no najlepsza może... Może nie, Wiedźmin był chyba lepszy dla mnie, przynajmniej osobiście. Dla kogoś faktycznie może być najlepsza. Ale pomyślałem, że... Bo oni mówili kiedyś, że będą wprowadzać... słuchajcie, tego. W cyberpunku będą wprowadzać model... sieciowy. To znaczy będziesz mógł sobie zagrać online. I to będzie o tyle fajne, że pomyślałem sobie, że... Bo cyberpunk zamiast GTA roleplay. Tak, to by było dobre. Bo masz strasznie dużo rzeczy w tym cyberpunku też, nie? To było takie super, jakby pozwolili im jakieś takie narzędzie moderskie właśnie do ludzi, żeby robili skrypty na robienie różnych rzeczy, nie? No, siedzenie, palenie, nie wiem, walenie kloca, coś tam, nie? Tak jak w GTA normalnie w roleplayu masz. To takie super, szczególnie że cyberpunk no, graficzny do GTA, no to jednak to jest wyżej jest. Jest wysoko. Wydawało ci się, że coś słyszy. Where? No właśnie, where Haron. Gdzie to jest? Idziemy. A tutaj, do wygnańców, dobra. Czy wygnańcy będą się... Drzwi do metra na skrzyżowaniu Bailey. To tutaj? No tak. To wchodzimy. Idziemy do jakichś wygnańców, grupy, która jeszcze nie była badana. Nigdy nie lubię tych tuneli, bo mam wrażenie, że zawsze mi coś wyskoczy. Lewa i prawa, chociaż mam, wiadomo, tą minimapę, która mi pokazuje. Chociaż w tych tunelach też więcej FPS-ów, więc kosior.
Chociaż mimo tego, że jest taka stara, jest ta gra, to 104 FPS-y, 88. To nie jest jakieś turbo dużo. Znaczy ja mam wszystko tam ustawione na 300%. Więc... Wreszcie się trochę nie dziwię, że tyle. Pewnie wymaga, bo tam jak w ustawieniach sobie ustawiasz, to tam mam chyba ustawione na maxa, to nie wiem ile jest max, 400% widoczności i tam 400% wszystkiego. A tak samo jak w Gothicu, nie? Mimo tego, że jesteśmy... Ile? 20 lat od wydania Gothica praktycznie? To i tak, mimo tego, że jesteśmy 20 lat po wydaniu Gothica, to w tym Gothicu mam 80 FPS-ów. Wiadomo, że z ulepszeniami graficznymi, wszystkimi, jakie się da. No i tak, to wydaje mi się dość mało. Ale to już faktycznie nie jest, ten sam Gothic w sumie, co ja gadam, nie? Ło kurwa! A tak... Co się dzieje? Siema, ja przyjechałem z kosmosu, a wy już tu... A wy tu walczycie. No i takie bitwy się w ogóle na tej pustkowej dość często spotyka. 33 FPS-y. Ale to akurat przez to, że na chwilę jak tego, jak dysk, bo ja renderuję w ten odcinek do tego. Ale tak standardowe jest 60, 70. Tak tylko raz na jakiś czas raz, no oczywiście się nie martwili. Ja tak na przykład też mam, że jak tylko na chwilę się dowiem, że... Jak to 30 FPS-ów? Ktoś miał jakiś youtuber? Albo jedno ustawienie nie miał na maksa? To nie oglądam. I sobie odpuszczam sobie serię. Całą trzeba obejrzeć u kogoś. Więc psychologia. Mamy tutaj 2K, najwyższa jakość, najlepsze ustawienia, potężna płynność. 64, 69 nawet FPS-ów jest. 65. Dobrze, nawet... Naprawdę mi się chyba nawet nie chce przeszukiwać tych rzeczy. No apteczkę to akurat wezmę, ale tak to nie ma sensu, chyba że to... A właśnie, bo my mamy jakiś straszny, tragiczny ubiór, nie? Znaczy ten Tesli mamy, to 20. A wy... O kurwa, tej... Wygnańców chyba jest koks. Ten laserowy to nie chcę, to mogę wziąć, to też... Działko obrotowe nie chcę. I ten Tesli byśmy wyrzucili. Tak mi się wydaje. To bym założył, to bym założył, to bym wyrzucił i to bym wyrzucił. Jak wyglądamy? Nie no, na totalnych szefów. Kolejna jakaś taka sekta tych wygnańców. To się kolejna, no tam mamy tych stali. Mamy tych, z którymi walczyliśmy. No i teraz wygnańcy. Zobaczymy. O! Nikt nie może znać mojej tożsamości. Dobra, gdzie oni poszli? Panowie wygnańcy. Tutaj? Mapa świata. Chyba tutaj. Pobiegli beze mnie. Posterunek wygnańców. Udało nam się odkryć. Where? O kurwa, ty, mam wieżyczki. Znaczy, mieli wieżyczkę. Jakby to było jeszcze w jakimkolwiek stopniu celne, to by było tak super. A nie strzelam. Where? Dobra, chodź, Haron. Ty, a skąd Haron ma taką zajebistą broń? Ja mu ją dałem. Że miał od tego, basicowo taką może. Nie no, zaraz Haron mi zginie, ja będę tutaj. Chłop się poszedł napierdalać. Ty, a gdzie ja mam iść? Aha, windom! No, mam nadzieję, że Haron nie zginie, bo się wkurzę. Ja go jeszcze muszę uwolnić, przecież. Mam jego kontrakt, na końcu go... Tylko żeby nie było jak z poprzednim właścicielem. Co?
Nothing to report. Who the hell are you? And what do you think you're doing? Okay, ładne lokum, mogę się rozejrzeć. I do mind. I mind enough to put a few rounds in you. Get me? You and me, we're going to see the boss, so he can decide what to do with you. No dobra, to idziemy do szefa. No schron mają fajny. Tylko nie wiem, czy to dobre tak w podziemi. Znaczy pewnie dobre. Pewnie ciężko jest zeszturmować taki... Taki tego. Schron jest pewnie ciężko właśnie zeszturmować. Natomiast też ciężko jest wyjść z tego schronu ostatecznie, no nie? No bo jak wyjdziesz, to wychodzisz na przykład windą i tam się mogą ustawić i strzelać w ciebie, więc to tak... Ciężko i wyjść, i wejść. Nie jestem fanem. To ja. Look, Wastelander. I'm not sure what brings you here, but we don't like surprise visits from the local populace. You're lucky you weren't killed. But maybe there's more to you than the average rubble dweller, hmm? That computer there on your wrist. Maybe you can be useful to us after all. Czyli moją wyjątkowością zawdzięczam Pip-Boyowi, dlatego potrzebujecie mojej pomocy, co najwyraźniej mam coś, na czym wam zależy, więc przejdźmy do konkretów. All right. You're obviously sharper than the average rubble dweller. That computer you've got on your wrist is a specialized piece of equipment. I need someone who knows how to use it. If you can be that someone, I'm willing to work with you to make your life easier. Wydusz z siebie, nie mam zamiaru tracić całego dnia. Traktujecie obcych jak łajno, a później błagacie ich o pomoc? Jakie to typowe. I coś mi z tego skapnie, to jak najbardziej, jak wygląda sytuacja. Oh, sir, you're a mercenary. Suddenly everything has become much clearer. All right, I'll get right to the point. Records indicate there's some high value tech in this base, but we can't get to it. The armory is sealed by a blast door, and we can't get it open. We're pretty sure anyone who completes the facility simulation program will gain access. But it requires a certain interface, like your Pip-Boy. I need you to go into the simulator and complete that program, which will unlock the armory. Do that and you'll get a share of the gear. Symulacja taka komputerowa, ale dlaczego, że i to gra komputerowa kapuje? Opowiada się fajnie, symulacja co bukłę z masłem. Świetnie, niech zgadnę jeszcze więcej stukniętych dziewczynek? Świetnie, niech zgadnę jeszcze więcej stukniętych dziewczynek. W sensie to jest taki pocisk na niego? Czyli to gra komputerowa, kopuje, zapowiada się fajnie. It's a hyper-realistic military training simulation of the liberation of Anchorage, Alaska from Chinese communists. This is heavy combat. Safety protocols off. That means you die in the sim, your body goes into massive. No to wybornie. Sim death. Real death. You're still listening, so I'm going to assume you're interested. The time's wasted. Po chuj takie robisz, ty? Czy to bez sensu? Trochę. No jebane. To nie tracisz żołnierzy? W sensie, nie rozumiem trochę. Wydaje mi się, że powinien mieć chociaż trzy szanse, nie? Czy co? No idź dalej, bo... Nie ucimie. 74 naboje, to chyba nie warto jest ryzykować. Terminal... Zamknięte bardzo łatwy, a to nie jest jako tego, więc... Nie chce mi się. Szansa na to jest mała, że mi się uda. Właściwie to nigdy mi się na polsztągę nie udało otworzyć. O, a nie, myślałem, że mogę sobie podnieść. No to pancerz jest. Właściwie równie dobrze mogliby mnie wziąć, zabić, wziąć Pip-Boya. No i sami sobie to ogarną. A nie, bo w sumie ktoś musi umieć to obsługiwać, więc... Let's hope you treat this one better than the last guy, huh? Go to hell, Sibley. You know that wasn't my fault. Sure, whatever. Just make some progress, okay? We're all looking to get out of here. Fine. Then get out and let me do my job. Nothing to report, soldier. Kurwa. You're here to help? Fine. Then put this on. Get in the chair and we'll run the simulation. Ech.
Dobra, rozumiem, zgrywacie twardzieli. Posłuchaj, no ja chcę tylko zobaczyć, zdobyć informacje. Ciekawe podejście, drukujesz też każdego, który przychodzi wam pomóc. Powiedz mi, czym się tu zajmujesz? The same thing we always do. Recover technology and preserve it, making sure it doesn't fall into the wrong hands. McGraw's hope is that whatever's in here will give us a big advantage. I'm not convinced, but I'm on his side. No, a... Aha, nie muszę usiąść. You've got the suit, so put it on and get in the simulator. Ale chciałbym informację. Co masz mi powiedzieć na temat symulatora? I find your level of ignorance disgusting, if not unexpected. This sim had to have been one of the most important of its time. It's the liberation of Anchorage, Alaska from the Chinese. Eventually, the Americans went in and liberated the city, but there were heavy losses. This simulation trained soldiers for that engagement. Really, you must brush up on your history. Ale... You've got the suit. Nie, poczekaj. Dlaczego właściwie mnie potrzebujecie? Well, I suppose if you don't mind us hacking off your forearm, we don't really. This sim is looking for an external interface. I haven't quite figured out why, but there's no way to bypass it. Your Pip-Boy there is a match. So since you're the one wearing it, you're the one running through the simulation. Get it? Rozjebaliśmy właśnie statek kosmiczny. Nawet mamy jeszcze skafander kosmiczny. To może później tak. I co mam teraz robić? Wejść do kapsuły? A gdzie? A, tu. No dobra, już taki byliśmy. Czy może być coś straszniejszego niż statek kosmiczny pełen kosmitów? Nie sądzę. To by była technologia, ojejciu. Z archiwów historycznych zimą zostało najechane przez chińskich komunistów. Okej. Okay. Zimą 2006. Harun... Nie, wczytuj. Mam nadzieję, że... Nie, wczytuj. Co ty gadasz? Czemu Harun nie żyje? To jeszcze raz, tu mam fajny zapis. Harun nie... Jak tu Harun nie żyje wszędzie? Tu też czytam i też Harun nie żyje? A nie, tu żyje. Dobra, widzowie. Dzielnie nam służył nasz wojowniczy koleżka, ale dzisiaj przesadził. Polek w boju. No nic, no. Nie będę wczytywać. Zginął to zginął. To nie jest nasza wina. Może ta gra, może tu musi zginąć albo coś. Wake up, samurai. We had... Nie, we... Coś tam, Duburn. Dobra. Just watch yourself. Reds up here will take prisoners. Good luck. Good luck. No dobra. Kolejny kurwa, ile tych tu jest miejsc? Nóż bojowy ty. Dobra, to trzeba to sobie wyposażyć. A najpierw nóż bojowy, później pistolet. Pistolet z tłumikiem. W sumie to widziałem taki, ale nigdy go nie używałem. Mogę zastrzelić sierżanta. Tragiczny jest ten pistolet i ma mało ammo. Dobra, stwórcy zrobili kolejną mapę. Wow. W sensie wow, naprawdę. Co ja mam zrobić teraz? Zaraz się dowiemy. Znaczy, no rozjebać komuchów. Chińskich komuchów. Ale... Może tu będzie coś ciekawego. Noise safety equipment. Do not proceed. No dobra. To są chińskie komuchy? Okej. Okay. Gracz kieszonkowa? Bo ja nie mam chyba takiej umiejętności, że mogę... Aha. Co? Automat pierwszej pomocy? Zdrowy... O!
Fajne. Ale ty, kozacki nożyk. Fuck jak wygląda. O kurwa. Fuck jak w ogóle wyglądamy. Trzeba się skryć. Kurwa. Nie no, to tak się nie da strzelać. Pierwsza osoba, szybko. Ładujemy do komucha niskiego. A, bo ja przecież nie mogę przeszukiwać, bo to jest symulacja, zapomniałem o tym. To jest ważny aspekt. Nie wiem, tylko nadal nie mam zielonego pojęcia po co robić już symulację, w której jak zginiesz, to ginie osoba. To co najmniej idiotyczne i bez sensu, ale dobra. Myślicie, że tak wygląda Alaska? Triwiet. O, nie ma mamo. Poczekaj. Privet. Ciekawe, czy są takie bazy. Pewnie są. Ciekawe, ile wytrzymują. Pewnie długo. Jak na złość. Powinny nie wytrzymywać długo, ale pewnie... Co jest? Okej, okay, mamy chiński karabin szturmowy. Krucie AK. Nie wiem czym to wygląda jak AK, ale to wygląda, nie? To jest chiński karabin szturmowy? Poka mnie to. 100% to jest AK. Dozownik amunicji. Miny. Granaty. Dzięki. Dobra. Gleba. Łapaj bochen chleba. Pseudo kozaki, dla nich litości już nie. No może wreszcie jest okazja. Tak, może wreszcie, słuchajcie, okazja, żeby postrzelać sobie z karabinu snajperskiego. Bo tak to ogólnie jest usesem ten karabin, ale teraz? No teraz to akurat może być koksem. Zobaczymy. Będziemy pierwszy raz strzelać. Muszę sobie kiedyś przeczytać lore całego, to gdzie jesteśmy. W sensie tego Fallouta, całego tego świata Fallouta, lore. Ja się za bardzo nie znam, w sensie wiem właśnie, że tutaj Chińczycy zaatakowali coś tego owego. Ale tak to za bardzo nie wiem, strasznie łatwy poziom. Możliwe, że ja mam po prostu też łatwy poziom. Stawiamy. A to symulacja, to mogę. Jest tu coś ciekawego? Stealth, bo jest. Nasza misja to... Zadania? Przeniknij na teren chińskiej bazy artylerii. Okej, okay. A jak wygląda nasza mapa? O kurwa! Osobna mapa, będziemy żyli w symulacji. Ja pierdolę. Tylko nie wiem, co mam zrobić teraz. Co mam teraz zrobić? O, tu, dobra, rozumiem. Tu raczej nie wejdziemy, nie? Nie. Nawet nie próbuję. Bo zginę i tak. By się jeszcze dał wstrzymać oddech, jak się strzela z karabinu, to by było koks. Który? Tamten. Tutaj, tamtędy, ciężko mi powiedzieć i określić, chyba że wszystkie drogi prowadzą do chińskiej artylerii. Proszę poczekać. Ile on życia? Nie, no dobra. Znaczy no ma to sens, że nie padnąc na hita w tej symulacji w sumie też. Trochę głupie. Padał na hita. A, będę za... Widzowie. Faktycznie mam na bardzo łatwy. Teraz sobie przypomniałem. Ale dlatego mam na bardzo łatwy, że w pewnym momencie miałem tak słaby zapis u tych kosmitów, że musiałem to naprawić. I dlatego zmieniłem na bardzo łatwy. Tu się karabin snajperski przyda, nie wiem.
kurwa, no poziom... Może nie, jakoś tak turbo to może nie wzrósł. Karabin... O, ty. Pierwszy raz widzę ten karabin, poka. Karabin Guasa. Okej. Okay. Tego, że jesteśmy po... To jest 50 odcinek chyba. To pierwszy raz widzę taki karabin. Okej, okay, zobaczymy co. Taki karabin potrafi. O, nawet, o, żartowałem, ty. Kurwa. Wszystko by się udało, gdyby nie chipsy, Chińczycy. Oh. God damn, this place is swarming with reds. I almost didn't make it. Cieszę się, daruj sobie paplaninę, działa na nas czekałem. Roger that. A to jest? What's the situation? We clear to blow the hell out of this place. A no idziemy. I got you, six. Sześć, to ja. Nic trzy działa. Poczekaj, co? Aha, tutaj. Rozumiem, że ten chłop to jest też z symulacji, tak? W sensie, to nie jest chłop, który używa symulacji, tylko jakby... To jest postać, tak jak ci Chińczycy, z którą występuje w symulacji. Kurwa, nie ta broń. Rozjebany. Ty, EXP za to dostaje. No w sumie miałoby to sens, jeżeli liczymy, że EXP to jest powiedzmy takie doświadczenie, tak? Ale miałoby to sens, że nawet w symulacji... Ała, to było głośne, że nawet w symulacji zyskujemy... Nie wiem, o kurwa, gra jest za głośno. I to trzech odcinków. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Nie no, chyba powinno być git, co? Może ja jestem za cicho, a nie gra za głośno. Nie wiem, czy teraz za cicho nie jest. Dobra, zobaczę sobie, później sprawdzę. Jakby coś było za głośno, ojejciu, jak nagrałem wszystkie odcinki za głośno, to straszny przypał ogólnie. Mam nadzieję, że tak się jednak nie stało. Zamknięcie bardzo łatwe. No dobra. No nie wiem, czy tam coś tego, coś sprawdzimy, coś będzie tu ciekawego. Dane wywiadowcze. Udało ci się odnaleźć pierwszy z 10 raportów wywiadu. Tak trzymać żołnierzu. Holotaśma pożegnanie. Holotaśma. Pierwszy raz słyszę o holotaśmie chyba. Molly, I hope this tape gets to you. Some way, somehow. I don't have a lot of time, but you need to know what happened to me. The early reports weren't bullshit. The Chinese are here. As in, they're invading Anchorage in force, right now. This is the real deal. It makes Pearl Harbor look like an academy exercise. I've never seen so many goddamn warships. Sergeant Lowry has ordered the platoon to assemble in the mess in 15 minutes. The plan is to dig in on the cliffs and slow the Chinese advance until the civilian contractors can evacuate. And then... Then we hold the line, for as long as we can. I talked to Durney, Cielo, and Dallas, and we all agreed. Surrender is not an option. I never told you, but that night in Cleveland, on the Ferris wheel, that was when I fell in love with you. Goodbye, Molly. I'm sorry. This is Private First Class Henry Hodges, signing out. Zdziwko? Na końcu weź się do bazy artylerii. No dobra, idziemy ich rozdupcyć. Zasobnik amunicji. Super raśnie. Tutaj chyba... Czy tu miałem iść? Nie no, wątpię, nie?
Ty jakiś nasz pip, bo jest jakiś taki kurwa dziwny. Tutaj nie, nie tutaj. Trzeba tę artylerię. No cofamy się, nie chce mi się tego szukać tam tych wpisów. Kurwa no to. Ale jak już odkryłem to miejsce, dobra, sprawdzimy. Obadamy na szybko obradamy. Obadamy na szybko. Czy ja mam tu heala? No nie mam. To co to jest? A, chiński żołnierz to był. To obawiam się, że zaraz ginę, jak nie mam tu heala. Sorry, panie sierżancie. O kurwa. Dobra, sam poradzisz sobie na pewno. Kurwa, jak oni tam w bunkrach siedzą, to ciężko strasznie. Dedek? Raczej nie. Chyba oberwał. Uwielbiam być snajperem w takich grach, a najlepiej jest być snajperem w grach online. Wszyscy się strzelają, a ty gdzieś stoisz 5000 metrów dalej i nagle sprzedajesz komuś hedzika. Piękna sprawa. Kurwa, tu też są. Szybko. Udało mi się wejść, się nowo odkryć. Dobra. Szkoda tylko, że jak padnę, to padam naprawdę. O kurwa, mnie patrzy ognia w naszego szefa. Wyciągnij jakąś broń inną. Aaaa! Kurwa. O, rozjebany po cichu. To działko jest. Ty, totalnie OP takie działka, bo wtedy ludzi nie muszą ginąć, tylko działka ze strzelają. Giga koksem. Działka są. W takim razie, ty, właściwie czemu my w takim normalnym świecie nie mamy działek? Takich samoczynnych. Myślę, że... Znaczy, no dobra, pewnie było... W sensie, no nie jest to teraz jakoś turbo potrzebne, ale jak jest jakaś wojna czy coś w jakimś, nie wiem, na pewno jest w jakimś państwie teraz aktualnie wojna. To czy nie tego? Nie łatwiej by było działka? Że pewnie jak są wojny, to są raczej budżet ograniczony wtedy, więc... Takie działka to może nie jest... Ale wtedy ciężko by było też takie działko rozwalić. Jak się wydaje. No mam jeden pasek zdrowy, więc niestety nasz szef musi załatwić za nas robotę. Już? Po sprawie? Ja bym życia potrzebował bardzo. Mogę wyjść czy nie? Bo jest takie samo. Nie mogę. Potrzebowałbym żyćka. Czy my życia znajdziemy? Na górę mam iść? Jak taki bicik. O nie! No i będzie strasznie. Ciężko będzie teraz. Obawiam się. Chyba, że rozdupcymy ich. Aha, miałem sprawdzić ten karabin w sumie, no tak. Zobaczymy co on pod... Nie ten. Gdzie to... Gdzie ja go mam? Tu. O kurwa. Jest posiadany damage. Tej broni faktycznie. Healek? Healek? Rakiety? Dozownik? Jest healek. Super, tak? Tak, jest. Jest healek. Karabin snajperski mamy. Rakietnicę bym wziął. Granaty bym wziął, chociaż i tak mamy. Ogniwo termojądrowe powiedzmy też bym wziął. Dobra. Czy my tędy mamy iść? Możliwe, to ja w sumie bym się cofnął, ale... Ale to wszystko ten. Uderza tak. Ale mam lagi. Co? Co, holy shit? There. See him down there? That's a damn Chimera tanks.
Don't worry, they're well out of range. O, jest czołg. Tak, czy jakiś robot wielki set, którego nie zauważyłem? Znaczy zgaduję, że to też pewnie Koks jest maszyna. Ło, kurwa. O, niedobrze. Tego lepiej nie misować. Gucci? Gucci. Coś tu miga, a to był ten chiński żołnierz chyba migał. Granaty mi... I tak tego nie używam, ale no co. Ja nie wezmę. Termojądrowe. Ty teraz sobie to uświadomiłem. Termojądrowe. Bardzo łatwy. No to co, randomowe klikanie, lecimy. Nie udało się. A, mogę... Aha, dobra, mogę to po prostu tak otworzyć. No i to jest miodzio. Będzie tu jakieś nagranie. Dwa raporty wywiadu. Protokół amerykańskiej artylerii. A, to i tak tu musieliśmy być, tak? Kooperacja z NORAD. Kooperacja z regionalną placówką NORAD. W przypadku rozpoczęcia manewru NORAD, załoga bazy Fire Island ma obowiązek przestrzegać protokołów kooperacji zgodnie z wytycznymi dowódcy sił przymierzonych stacjonującego w bazie lotniczej jakieś tam. Głównym celem artylerii dalekiego zasięgu w przypadku interkontynentalnego ataku balistycznego jest zapewnienie miejscowego ostrzału przeciwko wrogim celom obierających kurs na przechwycenie. W czasie walki od personelu cywilnego wymaga się pełnej współpracy. Dowódca bazy jest upoważniony do otworzenia okna w stronę transportów cywilnych, które odmówią pełnej identyfikacji przy pierwszym kontakcie. Taktyki dywersyjne w trakcie ewakuacji. W przypadku ewakuacji miasta załoga bazy może zostać wezwana. A tam racę tego owego, flare. Dobra, działanie kontrwywiadowcze. No, przeczytajcie sobie jak chcecie. Git. Chyba git. Dobra, save. Ten pocisk termojądrowy. Jak to w ogóle brzmi? Tak by strzelał mini atomową, nie? Termojądrowy. Chłopca się nie zorientował nawet. W szoku. Chłop w szoku. Powinna nie strzelać. O kurwa. Ty dwóch, myślę, że dwóch naraz. Ale chyba dostał trochę rikoszetem. O kurwa. Ty, a gdzie ja mam? Pod którym ja mam niby karabin? O tu. O, next level, dobrze. I teraz tak. Broń ciężka. Materiały, a poczekaj, ja na... O kurwa. A, widzisz. A to ja nie chciałem materiału, ja chciałem broń ciężka. A ja w materiały wybuchowe jak debil poszedłem. No dobra, bierzemy broń ciężka. I bazuki, bo ja myślałem, że materiały wybuchowe to też bazuki. A tu niespodzianka. No i jest tu sporo rzeczy. Patrzcie, ile jeszcze rzeczy nie odblokowaliśmy. Ja pierdolę. To połowa gry jeszcze. To możemy sobie tą karmę odnowić. To nie chcę chyba tego teraz robić. Praworządca pozwala kolekcjonować palce zabitych złych postaci. Może później sprzedawać, który ujawniono w momencie absorbując pozytywną karmę. No to weźmiemy to już, mamy uszy. No to czemu nie palce? Gotowe. Teraz możemy upierdolić komuś palec, wyśmienicie. Później sprzedać, to tylko nie będzie właściwie sprzedać. Bo z piąty raz już słyszę, że mogę gdzieś to sprzedać, tylko...
ani razu nie widziałem nigdzie postaci, której faktycznie no mogłem to sprzedać coś. Te palce albo uszy. Nawet nie wiem, czy ja mam w EQ jakieś uszy albo palce. Bo mamy też, mamy perka, że możemy sprzedawać uszy. Mamy perka, że możemy sprzedawać uszy złych postaci, uszy dobrych postaci. I tylko chyba raz widziałem, żebym ucho zebrał. Bo tu chyba chodzi o fabularne postaci, tylko też pytanie, ile... No my chyba raczej za dużo tych fabularnych postaci to nie zabiliśmy. Holotaśma, przewaga wroga. Wszystko? Wszystko możemy sobie odsłuchać. Dane, zadania, notatki, holotaśma. A to ten chłop co wcześniej? Oh my god, I don't want to die. We held them as long as we could. I swear we did. Then Cielo asked for a magazine, and when I turned to give it to him, wake up. A shell hit. He's gone, Molly. He was there 1 second, and then he wasn't. His blood and bits of him. Oh my god, he's all over me. Please. Let them leave. I just want to come home. I just want to be with you again. I'm hiding now. The Chinese are everywhere. I'm a coward, I know, but I don't care. If they find me, I'm surrendering. Śmieję się nie z tego powodu, znaczy trochę no z tego powodu, co chłop powiedział, w sensie... Przypomniało mi się to... Musiałem chcę iść zobaczyć, czy wybuchnie. Przypomniała mi się jedna rzecz, która była... Tym chłopem leży coś tam, pełno Rumunów czy coś. Czy tam nie, to było Rumun z siemi palca u nogi. Karmazynowy dragon? Kurwa. Samuraj. Ja w sumie to nie jest takie głupie, ty. Bo jak w istocie by były takie stealth boje, no nie? To w sumie mógłbyś podlatywać faktycznie na blisko i być takim samurajem niewidocznym. Ma to jakiś tam sens. Rumun z siemi palcą nogi. Łódka leje się coś tam. Nie wiem czemu to mi się skojarzyło, jak powiedział pełno tu Chińczyków, no tak jakoś mi tak przyszło na myśl to. Dlatego się zaśmieję. Dobra, 52 minuty. Na razie tylko i wyłącznie chodzę po tych lokacjach. Bo dużo to się nie dzieje. Karmazynowy dragon z siemi... No ogólnie z się. Więc... no nie wiem, to... Nie wiem, czy to jakieś turbo interesujące jest, takie chodzenie po tych lokacjach. No nawet kurwa nie wiem, gdzie idę. Kręcę się w kółko jak debil właściwie. No dobrze idę? No dobrze niby. Nie wiem, czy to jakieś turbo interesujące jest. Znaczy ta mapa jest duża, więc na pewno... Ale gdzieś mogę, słuchajcie, dojść do jakiegoś momentu. No nie chciałem tego zrobić. Zdecydowanie wydaje mi się, że nie nacisłem na drzwi. Że dojdę do jakiegoś momentu, jak będzie jakieś fabularne coś, gdzie będę mógł tego, to wydaje mi się, że powrócę do was w następnym odcinku wtedy. Więc widzimy się jutro o godzinie 16. Ja tylko przypomnę łapce w górze, komentarzu oraz o tym, że możecie wpaść na różne linki inne w opisie. Macie Twittery, Instagramy, Snapchaty, Pornhuby, wszystko. Oto jeden z drogich dział ciężkich alterei. Po położeniu ładunku masz 20 sekund, aby się... O, to możemy tak na koniec. 20 sekund. No dobra. No ej, panie sierżancie. Zobaczymy jeszcze wybuch na koniec. O kurwa. O, to jest to miasto. A wybuch? Wow, shit. A te, ja myślałem, że artylerie to są nasze w sumie. No nic. Widocznie nie. No, a mamy rozdupcyć tę artylerię. No to co? Rozdupcymy to jutro jeszcze raz mijego dnia oraz mijej nocy. Do zobaczenia i trzymajcie się. Cześć.